Chciałbym serdecznie powitać i podziękować mediom za to, że zgodziły się dzisiaj, znalazły czas na to, żebyśmy porozmawiali o tym kawałku, że tak powiem, drogi, która od 2018 czy 2019 roku ewentualnie jest łatana, natomiast efekty są jakie są. Sam pamiętam w roku 2019, kiedy tutaj był wysypywany kamień, tak, ale później od mieszkańców też wiemy, mieliśmy informację, że więcej w zasadzie tutaj prac nie było robionych. Natomiast ja też chciałbym powiedzieć i podziękować, bo jest pewne zobowiązanie, szanowni państwo, jest takie, że Zarząd Dróg Miejskich i MTG tą drogę zrobi. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, miał to być miesiąc czerwiec, jak rozmawiałem z dyrekcją ZDM-u i MPG-u. Mamy czerwiec, tam wyniknęły pewne problemy, natomiast nikt się z tego nie wycofuje, to będzie zrobione. Takie są zapewnienia na pewno, natomiast państwo też się niecierpliwią i trzeba to zrozumieć, ponieważ trwa to powiedzmy od 18 czy 19 roku, tak jak mówię, są pewnego rodzaju zobowiązania, z tego nic nie, do tej pory nie wychodziło, natomiast mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany. Natomiast dzisiaj podczas dyskusji tutaj, jeszcze przed spotkaniem z mediami, wyniknęły też inne kwestie. Myślę, że dobrze by było, żeby mieszkańcy te kwestie poruszyli. To między innymi chodzi tutaj o brak, przynajmniej w tym obrębie, tak? Ja nie wiem, jak tutaj by ten chodnik by miał wyglądać, ale jest kwestia chodnika, którego tutaj nie ma, tak? Ale myślę, szanowni państwo, ja bym oddał głos mieszkańcom, bo to oni tutaj mieszkają na co dzień i najlepiej by było, gdyby się wypowiedzieli na ten temat i, że tak powiem, zmobilizowali decydentów do tego, żeby ta sprawa została załatwiona. No właśnie, jak to? No znaczy, na wstępie już był poruszany właśnie ten odcinek, ale ten odcinek już był poruszany kilka razy. No znaczy przez tutaj właśnie tą panią, ale to zawsze była kwestia wytłumaczenia się tym, że tu prawdopodobnie miały istnieć następne bloki. I to hamowało to po prawej tej drogi. Tak. Raz było wysypane czymś, to był jakiś żużel i tak dalej, nasze żużel. Coś po grozowisko takie, jak gdyby. Były, wie pan, no, gwoździe i tak dalej, gdzie można było niestety, ale samochód jeszcze bardziej uszkodzi, opony były przebite. No tak było. No ale chcemy po prostu, żeby to było ten kawałek, który tutaj już jest zrobiony, żeby to było ta ciągłość, przyciągnięte, tak? No myślę, że to nie są chyba aż tak duże koszta, a dla nas naprawdę będzie to duża pomoc, bo odnośnie, państwo też tu mówili, karetki przyjeżdżają, bo są chore osoby, są czasami dzieci i naprawdę, nawet taksówkarze już mówią, że nie, stop, nie chcą przyjeżdżać, bo po tych dziurach nie chcą jeździć, tak? Bo można urwać zawieszenie, no można, no tak jest. To jest tylko czy aż 50 metrów drogi? No to tyle jest. No tylko i aż? No zależy jak to będzie, kto... No, kto to mówi. Mówi, tak? No, dla nas to jest w sumie tylko. Dla niektórych będzie aż. Czy po jakichś tutaj robotach tutaj ten stan się poprawia na chwilę, czy to jest tak, na że chwilę jest tak. Fatalnie? Na chwilę, bo kwestia jest tego, że jak przyjdą roztopy czy na zimie, to znowu wraca. No to widzi pan, to wtedy jest taka obrona, że wtedy jest objazd w koło, widzą państwo, że jest cała trawa już wyjeżdżona, gdzie szkoda nawet tej trawy, jest tam ludzie w koło już jeżdżą, ale też są już dziury, nie ma innej możliwości, tak? Nie ma ucieczki, po prostu ludzie już uciekają, ale nie mam ucieczki. Nawet prosimy też o kawałek chodnika. No kawałek, normalny chodnik dla pieszych, bo ludzie nie mają nawet jak iść, bo tam jest przystanek autobusowy i też ludzie chodzą po trawie. Nie mamy chodnika nawet, typowego chodnika, gdzie tutaj pani ma na przykład dziecko niepełnosprawne, gdzie naprawdę chodzi, żeby tym wózkiem poruszać się, prawda? Nie ma takich możliwości. Po prostu prosimy, bardzo prosimy o taką pomoc. Czy wy się czujecie tacy opuszczeni, właśnie niesłyszalni i gorzej traktowani? Tak, bo już pismo może też tak. Zrobione. Już pismo, pan Darek, nie pamiętam nazwiska, nie znam tego pana, ale tu mieszka, robił pismo i to bez odzewu się zrobił. Że nie ma MPG, nie ma pieniędzy, nie? Tak jest dostępna wiadomość. To znaczy, szanowni państwo, bo też żebyśmy mieli tego świadomość, że ta droga, jeszcze raz powtarzam, ona będzie, natomiast ja też wiem, że macie już dosyć tego czekania i między innymi, przepraszam, po to dzisiaj poprosiliśmy media, żeby, żeby tak powiem, zmobilizowali
decydentów do tego. Jedna sprawa, ta droga, jeżeli będzie zrobiona, tak? Tam były dwa warianty, jeden za 200 tysięcy złotych, drugi za 100 tysięcy złotych. Niech będzie to chociażby nawet za 100 tysięcy, tak? Ale ma to wyglądać tak, że ma być podbudowa i ma być tutaj wyłożona kostka, także nie będzie czegoś takiego, jak jest teraz, także myślę, że się uzbrojmy jeszcze trochę w cierpliwość, tak? Ale też, no ja proszę, mówię władzę PGN-u, Zarządu Dróg Miejskich, żeby się nie okazało, że to jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci, a później będzie jesień i zima i dalej drogi nie będzie. Także z mojej strony tyle. I będę wszystko robił, żeby tak było. Państwa tutaj przekonują, czy już Państwo nie wierzą? Po prostu, Już nie wierzymy. Nie wierzymy. Zobaczymy, jak naprawdę nas potraktują jako ludzi. Bo w tej chwili samochód umyjemy, za chwilę już jak woda stoi, to już jest masakra, nie? Samochód znowu do... Tak, samochód do mycia, nie ma gdzie uciekać, są same dziury, nie? To znaczy, można wytrzymać, ale jedziemy, zawieszenie, tak, szlak trafi, tak, jak pani mówiła, tak, opony przecinane. Ja w 2020 z panem od takiej renówki, nie wiem jak on się nazywa, zgłaszaliśmy tutaj takie te usterki, przyjechał ciągnik, przyjechał samochód, przyczepa z takim kamieniem piechcińskim, troszkę rozciągnęli, nie widziałem, żeby utwardzali. Proszę Państwa, za tydzień dziury były ciut większe, bo na te, co było u góry, jeszcze samochody rozjechały. Boże, gdyby utwardzili ten kamień, może zrobiłaby się jakaś taka, nazwę to szlicha. A też to coś kosztowało, czyli pieniądze takie kosztowało, wyrzucone. Ale wracając do tego, koszt był. Był, z 15 tysięcy. Pan, z którym rozmawiałem tutaj, jak robili, że oni nie wiedzą, czyj to jest teren. Bo ten teren jest, szanowni państwo, to jest tak, że w 80% jest miasta i w jakiejś części jest też ZDM-u, no ale my jesteśmy od tego, żeby te problemy rozwiązywać, tak, a nie doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie na ulicy Dywizjonu, powiedzmy, no, właściciel nieruchomości prywatnej nie może się dogadać z innym podmiotem, tak, akurat tu nie chodzi o miasto, no i wszędzie będzie droga zrobiona, powiedzmy 30 metrów parkingu nie będzie zrobiona, no bo nie było woli tego, żeby się dogadać, tak, no ja uważam, że my jesteśmy od tego, żeby tego typu problemy rozwiązywać, część może wierzyć, część może nie wierzyć z Państwa, natomiast jeżeli chodzi o mnie, tak, no ja pamiętam, jak z Panią Żenę tu rozmawialiśmy, jak tutaj autobusu nie mieliście żadnego, tak, bo był taki czas, tak, obiecałem, że doprowadzimy do tego, żeby ten autobus był, no jeżdżą, tak, może one nie jeżdżą wystarczająco tyle, ile byście Państwo chcieli, ale byliście ogólnie wykluczeni komunikacyjnie, a one wróciły, także myślę, że jeżeli chodzi o tą drogę, no dzisiaj jesteśmy po to właśnie, żeby ten problem, Szanowna Pani, rozwiązywać, Pani się troszkę spóźniła, no i Spóźniłam się, i mówimy, że ta droga tutaj to wyartykułować. Będzie i proszę. My mamy tutaj pierońską kurzawę. Może pani co tutaj na tą stronę? Nie, ja tu nie jestem ważna, ważny jest problem. Pani musi mówić o tym problemie. Pani chce ten problem rozwiązać. Znaczy, będzie panią słychać, a nie widać. Będzie panią słychać, a nie widać. To o to chodzi chyba. Nie, właśnie o to chodzi, żeby... O nasz głos. My jesteśmy spóźnieni oczywiście i mamy mnóstwo wad, ponieważ po prostu... Żyjemy tu na krawędzi. Tak, żyjemy na krawędzi. Dobrze, o jeszcze pani tutaj ma głos. Tak, w tej chwili jest bardzo sucho i te dziury widać, ale jesienią i zimą do tego dochodzi kałuże i nie widać, jakie to są dziury. Ja nie mam samochodu, ale przyjeżdżałem do mojego syna terapeuci i też nie bardzo chcą przyjeżdżać po tych dziurach. Czyli to jest program całoroczny i codzienny, tak można tak określić? Tak, tak. I chodnika też tu nie ma jesienią, żeby tędy przejechać z wózkiem. Też jest problem z slalom rodzinnym, tak? Nie widać naprawdę, jaka to jest duża dziura.